Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wraz ze mną towarzyszą Państwu Adam Krasnodębski i Paweł Turski, no i przede wszystkim goście. Spotykamy się w gronie niecodziennym i nieoczywistym. Tym razem nie zaprosiłam do Państwa domów polityków. Przy naszym wirtualnym stole są profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ksiądz profesor Waldemar Cisło z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, specjalista z zakresu teologii fundamentalnej. Dzień dobry. Ksiądz Boże, kłaniam się Państwu. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, który przez chwilę był jakiś taki smutny, ale już się uśmiechnął. Już jak usłyszałem pana redaktor, to już uśmiech wrócił. Dzień dobry Państwu. Oraz Marek Posobkiewicz, lekarz pracujący w szpitalu MSWiA na pierwszej linii walki z COVID-em, były główny inspektor sanitarny, znany jako raper Gisu, który w niekonwencjonalny sposób zachęcał do postaw prozdrowotnych. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Można nas słuchać, ale również można nas, proszę państwa, oglądać. Ciekawe, o czym nasi słuchacze, proszę panów, rozmawiają przy swoich świątecznych stołach. Jak panowie myślą? Jakie tematy po zwyczajowych życzeniach i serdecznościach dominują? Na pewno najlepiej, właściwie najbardziej to, jak to się mówi, ogarnia socjolog Henryk Domański. Co w tym roku może dominować? Po pierwsze mówi się o jedzeniu, co jest dobre. Po drugie, jeżeli chodzi o sprawy publiczne, to mówi się o pandemii. Po trzecie mówi się o inflacji. Po czwarte, no, czasami takie rozmowy dotyczą prędzej czy później spraw politycznych. To zależy od tego, z jakimi kategoriami rodzin, o jakich kategoriach rodzin myślimy. Ja to patrzę na to pod kątem struktury społecznej, hierarchii społecznej. No, inaczej się rozmawia o polityce w tych kategoriach lokujących się niżej w hierarchii społecznej. Inny jest stosunek do rządu, inne aspekty się wydobywa, inaczej w kategoriach lokujących się w środku, a inaczej na głównych piętrach tej drabiny stratyfikacyjnej, więc polityka na pewno. Polityka na pewno i ta polityka wprowadza nastrój zgoła nieświąteczny. Chyba ona najbardziej jest taka konfliktogenna, no i czasem nastrój może prysnąć, czy nie? Ale wydaje się, że no, ludzie o polityce zawsze rozmawiali. Polityce w czasach PRL-u tak samo. Krytykowano rząd za wszystko. Każdy się znał na polityce i każdy wiedział, co rząd powinien robić i jakie działania powinien podejmować. W związku z tym to jest chyba z definicji konfliktogenne, ale słowo konfliktogenne jest za mocne. Takie, które jakby, raczej to chodzi o takie dyskusje konfrontujące ludzi ze sobą, to znaczy każdy chciał pokazać, że on się zna na polityce i potrafi przedstawić swój punkt widzenia i ma do tego taki stosunek bardziej taki, a nie inny krytyczny. Więc to chyba na tym polega ta konfliktogenność. Aczkolwiek teraz od paru lat można myśleć, że zajmują bardziej określone stanowisko do tego wszystkiego. W związku z tym, jeżeli o polityce mówimy, to wiadomo, o czym będzie. Mowa mówi się tutaj o podziałach wewnątrz rodzin, czego kiedyś do tego stopnia nie było. Porównywalnym stanem tej konfliktowości to jest stan chyba po wprowadzeniu stanu wojennego w 82 roku, kiedy w 81 w gruncie rzeczy, kiedy jednak duża część społeczeństwa polskiego już wtedy popierała wprowadzenie tego stanu wojennego, więc mamy do czynienia z powielaniem tego samego schematu krytykowania się nawzajem i konfrontowania. Ksiądz profesor Cisło pewnie ma nadzieję, że ludzie jednak rozmawiają o tym, co się zdarzyło ponad 2000 lat temu, jak to było, ale obawiam się, że mogą rozmawiać o tym bardziej, jak dziś jest i jak będzie w przyszłym roku. No niewątpliwie pani redaktor i pan profesor macie rację, bo nie uciekniemy od tej rzeczywistości. Ta polaryzacja społeczeństwa jest tak duża, że ufajmy, że w tym roku tak nie będzie, ale słyszałem też takie ostre czy skrajne reakcje, że ludzie nawet wychodzili z odwiedzin świątecznych, bo do tego stopnia się poróżnili. No to nie jest dobre. Myślę, że święta, zwłaszcza dla ludzi wierzących, dobrze by były okazją może bardziej skoncentrowania się na ich przesłaniu, na tej miłości. Przecież jak
zauważamy, ten Jezus, to bezbronne dziecię, w które wciela się prawdziwy Bóg, przychodzi do wszystkich, i do bogatych, i do biednych, bo i do tych biednych pastuszków, i do mędrców, czy królów, jak ich nazwiemy, przychodzi, i do tych mądrych i mniej mądrych, i tych z prawicy, i z lewicy, i właściwie tam każdy jest zaproszony do tego żłóbka, i może dobrze, żebyśmy z tej perspektywy na te święta popatrzyli. To ja jeszcze dodam do zwolenników szczepień i do tych, którzy nie chcą się szczepić, też pewnie przychodzi. Dzisiaj zapewne też tak trzeba by było, bo Bóg szanuje do absurdu naszą wolność, bo jeśli popatrzymy nawet na to, co się dzieje, to pozwala nawet siebie odrzucić tę swoją miłość, więc nasza wolność tutaj w relacji Bóg-człowiek jest szanowana do chyba w najwyższym stopniu. I może warto, żebyśmy na te święta jednak pozwolili sobie na to odrobinę luksusu i uznali, że może warto też dać się innym wypowiedzieć, nawet niekoniecznie, jeśli się z nami zgadzają. To jest coś takiego, też chyba taka postawa nasza, że może warto by dać czasami innym się wypowiedzieć i niekoniecznie dawać od razu kontrę. Wtedy może będzie odrobinę bardziej bezpiecznie. Marcin Roszkowski, na pewno rozmawiają o drożyźnie, o inflacji, o czym już wspomniał pan profesor. Czy ma pan może dla tych rozmawiających o sprawach ekonomicznych jakieś słowa pocieszenia, jakieś słowa nadziei? Czy mają się zadowolić nadzieją z obniżki podatków w przyszłym roku? Ale podwyżki mogą nie zrekompensować obniżek. No właśnie, no bo mamy, co prawda z recesji wychodzimy, ale rzeczywiście turbulencje na rynku i kryzys jest dosyć poważny, bo udało się wyjść z niego większości rządów obronną ręką, czyli nie mamy szalejącego bezrobocia, ale rzeczywiście mamy szalejącą inflację. Pewnie to nie jest temat na dobry temat na wieczerzę wigilijną i święta Bożego Narodzenia, ale no ceny gazu, energii elektrycznej, paliw na stacjach, to są takie elementy, ale o tym, które... Ale o tym rozmawiamy, no, nie ma się co oszukiwać. Ale o tym będziemy też pewnie rozmawiać. Bo rzeczywiście jest zbieg różnych kryzysów, które się nakładają. Ale to się samo nasuwa, panie Marcinie, ponieważ przecież coś trzeba było kupić, ileś trzeba było wydać. Więc, a dlaczego tak drogo? A ile kosztował karp? Więc to jest naprawdę... A rok temu kosztował taniej. No właśnie, więc to jest temat oczywisty. Wczoraj zresztą, pani redaktor, wczoraj zresztą był wywiad pana doktora Kamila Zubelewicza, z członka Rady Polityki Pieniężnej, który już wprost mówi, że inflacja będzie powyżej 10% i należy się z tym oswoić. No i to jest problem, bo ta dynamika wzrostu wynagrodzeń nie jest tak duża, a inflacja, no, jakby jedynie rządy są zadowolone z tego, bo tam jest taki parapodatek. Natomiast na końcu bardzo dużo zamieszania to rzeczywiście na rynku zrobi. Ale te ceny energii są o tyle, energii elektrycznej, ciepła czy paliw są o tyle wrażliwe, że teraz dostajemy rachunki. Na stacjach benzynowych co prawda akcyza została obniżona, jest trochę taniej, natomiast per saldo będzie drożej niż rok temu i to nie jest kilkanaście procent, tylko to są dziesiątki procent. Na rynku energetycznym w Europie jest kompletne szaleństwo, to się też przelewa na nasz. Ceny CO2 szaleją. Rosjanie certyfikują Nord Stream 2, więc też swoją grę tutaj prowadzą nie tylko na granicy wschodniej i nie tylko z Ukrainą. Więc mamy naprawdę dużo różnych kryzysów, które się na siebie nakładają. To ja na moment wrócę jeszcze, zanim oddam głos panu doktorowi, to wrócę do księdza. Czy pomimo tej drożyzny Polacy nadal pozostają hojni? Bo to jest dla podopiecznych księdza bardzo ważne. No panie redaktor, to jest dla nas zawsze taki cud, nie tylko świąteczny, ale dnia codziennego, ponieważ jeśli prosimy Polaków o wsparcie różnych akcji, my co rok mamy drugą niedzielę listopada Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku dedykowaliśmy go Libanowi, bo wybieramy ten kraj, który w naszej opinii wymaga największej pomocy, który symbolizuje te kłopoty rejonu, w którym jest najtrudniej, i ten Bliski Wschód dla nas zawsze był taki jakiś szczególnie bliski, zwłaszcza Liban, który mamy tam przecież groby polskich żołnierzy, mamy taką linię sympatii, i ten kryzys od 2 lat, który jest tak dramatyczny.
przypomnijmy tylko króciutko, Liban, który ma 4,5 miliona mieszkańców, przyjął 0,5 miliona uchodźców z Palestyny i około 2 milionów uchodźców z Syrii. Więc to jest tak, jakby gdzieś mniej więcej do Polski około 20 milionów uchodźców nagle przyjechało. No i to się wszystko rozjechało, rozsypało. To nie raz, żeby to wszystko teraz opowiadać, ale daję tylko Państwu obraz, jaka tam jest sytuacja. No i kurs waluty, czyli który był za dolara płacono 1500 funtów libańskich. Dzisiaj, jak byliśmy kilka dni temu, tuż przed świętami, no to wynosił 28 tysięcy. Rząd zatrzymał sztywny kurs, czyli pensja strażaka, który zarabiał przed kursem 3000 dolarów, dzisiaj to jest 120. No tak króciutko tylko obraz tej sytuacji. To ja od razu powiem, bo może nie wszyscy znają księdza organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To nie jest tak, że pomagacie tylko tym osobom, które są katolikami, jeżeli w pobliżu są inne osoby potrzebujące. Nie pomijacie ich, bo wiem o tym, bo rozmawialiśmy na ten temat już nieraz. Tak, no to tutaj my mamy i te zbiórki indywidualne, które są w kościołach prowadzone, więc tutaj księża się bardzo ładnie sprawili w Polsce, bo zebraliśmy do tej pory już prawie 800 tysięcy euro, które zostały przekazane tym kanałem kościelnym, ale też z inicjatywy właśnie pana premiera i pana prezydenta mogliśmy rozdać 10 tysięcy paczek od Polaków przez Fundację Przyjaciel Misji, które miały polską flagę i napis Polska Pomoc Humanitarna i z tego co wiem, tuż przed świętami były one rozłożone do różnych parafii w Bejrucie i w obozach dla uchodźców. I to się spotkało naprawdę z olbrzymią wdzięcznością i podziękowaniem, bo tam były też drugi rodzaj paczek, to paczki higieniczne, które pomagają utrzymać czystość, bo wiemy, że higiena niestety w tych warunkach też obozowych zwłaszcza jest bardzo utrudniona. To wracamy do rozmowy zawsze... przy stole, do rozmowy o rozmowach, bo jeszcze nie wypowiedział się pan dr Marek Posobkiewicz, o czym rozmawiają lekarze, na przykład właśnie pracujący z pacjentami covidowymi. Czy chcą zapomnieć o tym, co się dzieje? Czy to cały czas w was jest i nie da się od tego uciec? Zapomnieć od tego, co jest dookoła nas, już niemal 2 lata nie da się. Ale ja chciałbym do wszystkich zaapelować, żeby pamiętając tą starą zasadę, że muzyka łagodzi obyczaje, że podobnie jak w moim domu zawsze śpiewaliśmy kolędy już w Wigilię, te rodziny, które potrafią śpiewać, niech śpiewają razem. Kto nie potrafi śpiewać, zawsze można pójść sobie w tle i to troszeczkę stonuje ewentualnie zapędy zbyt ostrych dyskusji przy stole, bo wiemy, że przy tych podziałach z różnych względów, które są w społeczeństwie, te dyskusje czasami mogą być gorące. Ja w moim domu rodzinnym jako lekarz jestem osamotniony dookoła samych farmaceutów. Jest też czymś normalnym. No to tak niezupełnie osamotniony. Bo to pokrewne zawody. No tak, ale te czasami jak wejdą na swoje tematy, to ja mogę być troszeczkę zwolniony z własnych. Oczywiście ten temat wspomniany wcześniej pandemii, wirusa, niestety śmierci przez te ostatnie 2 lata szczepień od stołu świątecznego nie jest w stanie odejść. Musimy pamiętać o tym, że jest kilkadziesiąt tysięcy rodzin w naszym kraju, które straciły swoich bliskich i dla nich te pierwsze święta po stracie bliskiego, pierwsze już dla niektórych rodzin, drugie są takim szczególnym czasem, bo to wolne miejsce przy stole czasami symbolizuje nie tylko tego zbłąkanego wędrowca, ale również tą osobę, która siedziała rok wcześniej na tym miejscu. To jeszcze jedno pytanie do pana, panie doktorze. Czy pan jednak, czy w waszej pracy cały czas są emocje po tych właściwie 2 latach prawie, czy już jest tylko rutyna? Bo na początku to była dosyć przerażająca choroba. Ludzie szybko odchodzili, bardzo się zmieniał ich stan, prawda? To może trudno było to jakoś, trudno się było do tego przyzwyczaić, uznać to za coś, co jest na porządku dziennym. Czy teraz już wiecie, jak to wygląda, jak postępować i nie wynosicie tych obrazów do domu?
w pewnym stopniu na pewno przychodzi jakieś przyzwyczajenie, wejście w procedury, w automatyzm, ale jest wiele takich przypadków, wobec których nie da się przejść całkowicie obojętnie twarze niektórych pacjentów, którzy umierają przy nas, zostają w nas na zawsze. Niech mamy, chociaż w piosence, jeśli nie wszędzie on jest, choć są miejsca, gdzie śniegu nie brakuje. Na szczęście, a w każdym razie przed świętami troszkę mogliśmy się tym śniegiem pocieszyć. Panie profesorze, pan porównał te takie polityczne rozmowy do tego, ich temperaturę, emocje, do tego, co mogło się dziać, co się działo w czasach stanu wojennego. Ale czy można porównać to nasze życie z pandemią, no ten towarzyszący smutek, te straty takie zupełnie namacalne, nie wirtualne, do jakiegoś okresu, no takiego nie bardzo odległego z naszej historii? Wydaje się, że w ogóle w tym roku, w tym roku bardziej, myślimy o tym, że jesteśmy zadowoleni z tego, cieszymy się, że możemy się spotkać, bo w tamtym roku to nie bardzo, były rozmaite ograniczenia, jeżeli chodzi nawet o spotkania świąteczne, więc to jest kolejny element, który trzeba chyba podkreślić, który różni te święta od uroczystości, wszystkie ceremoniały i ten rytuał dzisiejszy od tego, co miało miejsce w pierwszy dzień świąt rok temu. I to jest podstawowa różnica. Natomiast jeżeli chodzi o inne różnice, no one są związane z tym, że z takim, że stajemy się społeczeństwem konsumpcyjnym, zorientowanym tak bardzo instrumentalnie. Mamy taki stosunek bardzo nawet prawie że komercyjny do samych świąt. Tutaj na przykład jeżeli chodzi o stosunek do prezentów, nie odgrywają na roli takiej nagrody, tak jak do tej pory odgrywały przez ostatnie kilkadziesiąt lat. To się zmieniło, ponieważ takie prezenty to można dostawać w ciągu roku. Więcej jest tego rodzaju ofert, gdyby to określić tym mianem. A poza tym święta przestały być czymś takim wyjątkowym, które uwalniają od przestrzegania pewnych norm, pewnych zobowiązań, pozwalają na przykład zjeść więcej, nie dbać o te takie aspekty prozdrowotne, których coraz więcej się przyzwyczajamy, że nie można jeść za dużo, bo trzeba dbać o zdrowie. Coraz więcej ludzi się tym przywiązuje, do tego większe znaczenie. Natomiast ten aspekt jakby zwalniania się od wszystkich zobowiązań, ponieważ jest to coś wyjątkowego w ciągu roku, nie tylko w Wigilii, ale w pierwszy dzień świąt, gorzej z drugim dniem świąt. Ja pytając pana profesora, pytałam, chciałam kontynuować przez moment, chociaż ja wiem, że państwo by może słuchający nas w tej chwili chcieli o tym zapomnieć. Jednak te kwestie, jak bardzo ten cień COVID-u jest długi i ciemny, który się kładzie nawet nad tymi naszymi spotkaniami. On jest o tyle długi, to że myślimy o COVID-zie, to jest jeden z tych aspektów, o których trzeba mówić. Z jednej strony jesteśmy zadowoleni, że ta fala, kolejna fala COVID-owa się ustabilizowała i wskazuje na to, że mamy tutaj z tendencją starającą, a z drugiej strony, że to jest w dalszym ciągu... Ale wisi nad nami miecz tego omikrona rozprzestrzeniającego się, który ma się rozprzestrzeniać niestety w przyszłym roku. No co on się będzie właśnie rozprzestrzeniał, no to pewnie tak każdy jest tutaj jakimś prognostykiem, to, no to musi być stale obecne, ale ja myślę, że tutaj jednak podkreśliłbym ten aspekt takiego stosunku do świąt bożonarodzeniowych, który powoduje odstępstwo od pewnej normy, o czym nawet należałoby mówić, co jest w dobrym tonie i czego nie należy unikać. No akurat tutaj należy unikać, no nie całkowicie, ale nie mówi się o tym stale, ja sądzę. W końcu po to ludzie się spotykają w pierwszy dzień świąt, żeby w dalszym ciągu się cieszyć z tego spotkania i traktować to jako coś, jako spotkanie nienormalne, takie zwykłe, że zaprasza się znajomych, czy nawet członków rodziny na wesele, chrzciny, czy ślub. Jest to coś innego i po to ono jest. I taki mamy do tego stosunek. Więc tutaj ta pandemia wisi nad nami, ale nie do tego stopnia. Tak samo problem inflacji, tak samo problem granicy z Białorusią i napływu ewentualnego imigrantów. Ja myślę zresztą, że to tutaj różnice regionalne występują, inny stosunek do tego mają mieszkańcy
Podlaskiego, z Białostockiego, a inni ci, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku, albo nawet warszawiacy. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, przed chwilą mówił profesor Henryk Domański, nie ksiądz. Księże profesorze, w takich sytuacjach, kiedy ludzie ciężko chorują, a to teraz jest częste zjawisko niestety, kiedy umierają w czasach wojen kiedyś, czy klęsk żywiołowych, no to ludzie wierzący pytają, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego na to pozwalasz? Dlaczego odwracasz wzrok? I co ksiądz na to może odpowiedzieć? No, to już częściowo odpowiedziałem, bo Bóg szanuje naszą wolność, bo często oczywiście w Auschwitz czy w tego typu skrajnych sytuacjach często mieliśmy takie pytania, dlaczego Bóg na to pozwolił? Boże, gdzie jesteś? Tylko że tu mamy ten problem z wolnością człowieka. No, kiedy zbroimy się, kiedy robimy złe rzeczy, nie pytamy wtedy, gdzie Boże jesteś, czy nie pytamy o przyzwolenie Boga. Natomiast wtedy, kiedy się dzieje coś złego, to traktujemy Boga jako strażaka i wtedy on ma nam wszystko załatwić. Bo przypomnijmy sobie tylko tak króciutko tę przypowieść o bogatym młodzieńcu. Bo proponuje mu pewną drogę pójścia jego przykazaniami, jego drogą, ale bogaty młodzieńc ze względu na inne wartości odrzuca te propozycje Boga i układa życie na swój sposób. No tak, to ale nie wszyscy, przepraszam, no nie wszyscy chorują na własne życzenie. Czasami chorują, no bo jest dużo różnych okoliczności, prawda? W związku z tym... Nie, pojęcie cierpienia Ja myślę, że takie pytania mogą działać, mogą zadawać ludzie w związku w ogóle z pojawieniem się tej pandemii, z tym, że ona tak długo trwa. Dlaczego to się stało? Dlaczego to się zdarzyło? Dlaczego właśnie nam, żyjącym tutaj w pierwszej połowie XX wieku? No to, mamy okres świąteczny, więc mamy troszeczkę więcej czasu, więc tych, którzy są zainteresowani tym pojęciem cierpienia niezawinionego, które jest problemem teologicznym, tak jak pani redaktor wspomniała niewątpliwie, to może dobra jest okazja, żeby poczytać sobie Księgę Hioba i tam troszeczkę znajdziemy tej odpowiedzi nad tym. Natomiast też Teodycea, która broniła Boga, mówi nam w ten sposób, że zło, które istnieje w świecie, jest tą najmniejszą ilością zła, które jest możliwe. Pamiętajmy też, że nie za wszystko to, co się dzieje na świecie, odpowiada Bóg, tylko w wielu wymiarach człowiek. I to przez człowieka, który próbował łamać przykazania Boże, tak jak przy wieży Babel, bo chciał osiągnąć tego podnóżka tronu Bożego. Przecież w oświeceniu Pan Bóg, człowiek podziękował Panu Bogu. Cantalamessa powiedział też takie ciekawe słowa, oceniając tę całą traumę człowieka, którą przeżywamy, bo wszystkich nas to dotyczy i tych, którzy chorują, i tych zdrowych, którzy opiekują się tymi chorymi. Przecież dlaczego? No tutaj z jednej strony człowiek, który wydawało mu się, że już jest Panem Wszechświata, będzie zasiedlał Marsa, będzie latał w kosmos, szuka nie wiadomo czego i nagle ktoś mu przypomniał, że coś małe, niewidoczne przypomniało mu o tym, że człowieku jesteś śmiertelny. Ty umrzesz, każdy z nas umrze, bo nam się wydawało, że jesteśmy bogami, nam już nic, ani nic nie jest do niczego potrzebne w pewnym, mówię w tym wymiarze intelektualnym oczywiście. I niestety tutaj jest takie troszkę uderzenie, że przypomnienie człowiekowi jego miejsca, że człowieku, ty nie jesteś Bogiem, jesteś istotą śmiertelną i szanuj to swoje życie i szanuj życie innych. Może to przesłanie też jest bardzo mocne, które płynie z tego trudnego, bolesnego doświadczenia, które mamy. Szanuj życie, a jak wykrzesać nadzieję? No nadzieję dla ludzi wierzących jest łatwiej, no bo my przechodzimy przez krzyż do zmartwychwstania, tak? To cierpienie ma sens, no bo skoro Bóg swojego Syna jedynego poprzez krzyż daje zbawienie człowiekowi, więc nadaje temu cierpieniu sens. W Kibeho, w Rwandzie, to też ciekawa rzecz, bo pewnie wszyscy pamiętamy tę rzeź nieszczęsną, tuż przed tymi tą rzezią, tak nazwać, były objawienia Matki Bożej w Kibeho. I tam jest ciekawa, chociaż trudne też takie przesłanie Matki Bożej do tych ludzi, że ludzkie cierpienie ma olbrzymi sens, ale jeśli nadamy mu olbrzymią wartość, jeśli nadamy mu sens. Jest to oczywiście trudne, bo my się bronimy przed cierpieniem generalnie, to jest naturalny odruch, ale ono dla człowieka wierzącego też ma ofiarowane w jakiejś intencji, przeżywane w wymiarze duchowym, ma olbrzymi sens. Wielu ludzi cierpiących ofiaruje swoje cierpienie
swoją chorobę, za swoich bliskich, za swoje dzieci, czy za tych, których kochają, właśnie ofiarując to, ten trudny dar, jakim jest cierpienie, bo dla ludzi wierzących jest to troszkę inaczej ustawione. Jest to bardzo trudno, żeby uznać to za trudny dar, ale jednak jest, no, patrzymy na krzyż, tylko my nie możemy poprzestać na krzyżu, bo naszym celem jest ten poranek niedzieli zmartwychwstania, czyli to, co mamy w Mesjaszu Händla, jak słyszymy to Alleluja, Pan Panów, Król Królów. To jest ten nasz Bóg wiary, nie ten opluty, odrzucony, tylko ten zmartwychwstały Chrystus. Oczywiście jest to bardzo trudne w takim wymiarze indywidualnym, bo my się buntujemy. No wiadomo, że jako ludzie wierzący i niewierzący też unikamy cierpienia, unikamy tych ograniczeń, które niesie sobą życie. Ale myślę, że to nie jest niedobre, że unikamy cierpienia, nie za wszelką cenę. Nie, to jest chodzi, dobre. Chodzi tylko, że o to, żeby żeby je sobie wytłumaczyć, żeby coś z tego cierpienia dla siebie wyciągnąć, sens, prawda? Natomiast jeżeli ktoś, że tak powiem, szuka guza, no to dobrze nie jest. Nie, to na pewno nie i to też trzeba się słuchać lekarzy i tych ludzi, którzy się zajmują, bo wiemy, no nie każdy, u nas wszyscy są lekarzami, wszyscy są profesorami, ale warto czasami ludzi posłuchać, którzy są, jak mi powiedział mój szwagier, który leżał w szpitalu w Łańcucie przez 3 tygodnie. Słuchaj, nikt ci lepiej nie uświadomi, czym jest wirus, jak leżysz zależny od pielęgniarek, od lekarzy, we wszystkim, od picia po fizjologiczne potrzeby, czujesz się taki odhumanizowany, no bo dorosły facet, który potrzebuje opieki innej osoby, gdzie rodzina nie może przyjść, mówi to, nikt nie musi mnie przekonywać, że trzeba dbać i pilnować się, przestrzegać się przed zarażeniem wirusem. Natomiast no, mamy też ludzi, którzy być może z różnych powodów uważają, że wiedzą więcej, czy no nie wiem dlaczego, ale no, też słuchajmy się tych, którzy się tym zajmują, bo leczmy się u lekarzy, i słuchajmy się ich, uczmy się u profesorów, wtedy będzie może dobrze. Chciałbym się powiedzieć święte słowa. Marcin Roszkowski, czy w tym roku, ja to znowu schodzę na ziemię z tych rozważań, wypada życzyć wesołych świąt? No to jest na pewno trudny rok, ale też może nawiążę do tego, co robi ksiądz Balderem Arcisło. To jest organizacja, która od lat także w Polsce w trudnych czasach komunizmu pomagała wspólnocie kościoła w Polsce. I my jesteśmy mimo wszystko w dosyć komfortowej sytuacji. Są cały czas miejsca, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Wiele osób oddaje życie za to, że jest chrześcijanami, więc szczególnie w Boże Narodzenie myślę, że to jest ważny moment, żeby też wspomnieć osoby, które naprawdę cierpią. A to zdrowie i też może nawiążę do tego, co pan doktor powiedział. Myślę, że pandemia też bardzo smutny element umierania wprowadziła do naszej świadomości, bo duża część osób, która umiera w szpitalach covidowych, umiera bez rodziny i tak naprawdę lekarze są jedynymi, których mają obok siebie i to jest trudne, tak? Znaczy w naszej społeczności jest to, no nie jest przyjęte, że się umiera w samotności, więc myślę, że to zdrowie jest oczywiście ważnym elementem, ale też nie zapominajmy, że są trudne problemy osób, które są nam bliskie, ale też na świecie i mamy przestrzeń do tego, żeby część tego dobra, które dostaliśmy do tej pory, też oddać i zastanowić się, jak to możemy pozytywnie w tym okresie wykorzystać. To mnie pan Marcin zaskoczył, bo pan jak ksiądz powiedział, właśnie tak kontynuując. No nie chcę tutaj wchodzić absolutnie, tylko mam taką refleksję też rodzinną, a z drugiej strony szanuję też, co robi organizacja księdza Waldemara, bo też rodzinnie byliśmy kiedyś związani, jeżeli chodzi o jakby otrzymywanie czy pomoc tej pomocy, redystrybucji tej pomocy, która właśnie trafiała do Polski za komuny i tata był też tutaj aktywny w tym. I pamiętam, jak dużo dobra było przekazane. Na pewno nie chcę tutaj w teologiczne i moralizatorskie tony wchodzić, ale chciałbym zwrócić na te kilka rzeczy uwagę, bo to oczywiście myślę, że jest ważne, żeby to dobro też zastanowić się, gdzie to dobro możemy oddać.
Doktor Marek Posępkiewicz, a z czego ludzie ciężko chorzy czerpią wiarę i nadzieję? Być może są niewierzący, ale muszą w coś wierzyć, żeby to im dodawało sił. Większość z nich ma nadzieję przede wszystkim, że przeżyje. Dla wielu ważne jest to, że ktoś na nich czeka. Jeżeli ktoś jest starszy, schorowany, cierpi, a nikt na niego nie czeka, to w tym momencie tej walki i sił do walki z chorobą naprawdę ciężko jest mu zebrać. A jaka jest rola personelu medycznego? No, personel medyczny w miarę swoich możliwości powinien pamiętać o tym zawsze, że to jest oprócz pracy, to jest pewnego rodzaju służba drugiemu człowiekowi, że ten pacjent jest człowiekiem. Dla wielu osób starszych czasami większą radość może sprawić krótka rozmowa niż to, co oni dostaną we wlewie do żyły czy w tabletkach do połknięcia. Te osoby są spragnione drugiego człowieka. Niektórzy leżący w szpitalu tracą też poczucie czasu. Teraz wspomnę o tych pacjentach, którzy doświadczeni byli ciężkim przebiegiem nie tylko tej infekcji koronawirusowej, ale wielu innych chorób. Te osoby lądują na OIOM-ie, są zaintubowane, śnią im się nawet w tym czasie różne rzeczy. Potem to poczucie, co było jawą, co było snem, jest u nich mocno pomieszane i potem leżą w tym świetle szpitalnym. Czasami nie są pewni, czy to jest dzień, czy noc, mimo że na noc są światła przyciemniane. Nie wiedzą, jaki jest dzień. Często, nawet jeżeli się zapytają, im się to przekaże, to następnego dnia już mogą tego też nie pamiętać. Ten okres niedotlenienia mózgu też wpływa na ich postrzeganie świata. Ale zawsze ta nadzieja na spotkanie drugiego człowieka na ziemi daje siłę. I my, siedząc przy świątecznym stole, powinniśmy też pamiętać o tym, kto jest wśród nas, kto mieszka być może za ścianą, kto mieszka w sąsiednim domu, czy tam nie ma samotnej osoby, czy nie warto zanieść coś do jedzenia, ale przede wszystkim z tą osobą porozmawiać, pobyć, może zaprosić do siebie do domu. Profesor Henryk Domański, ksiądz profesor Waldemar Cisło, Marcin Roszkowski, Marek Posępkiewicz, doktor, lekarz. Proszę panów, o jakich cudach marzycie? Jakie cuda nam się mogą w te święta? Takie cuda może bardziej przyziemne przytrafić. Henryk Domański. Ja w ogóle nie marzę o cudach. Ja myślę o pracy, głównie nawet w święta. A jeżeli chodzi o święta, to chodzi o ten efekt, odczucie efektu przyjemności, od zdystansowania się wobec tego, co jest. Natomiast o cudach nie myślę, bo w cuda razy nie wierzę. Wierzę, że może się coś spełnić. Mam bardzo określone oczekiwania co do mojej przyszłości. Tak pan poważnie do tego podszedł. Ja myślałam o takich cudach, nie, że... Nie, ja nie poważnie, tylko ja, panie redaktor, ja podchodzę do tego realistycznie. Jako realistycznie. Chyba. No ale właśnie podchodząc realistycznie, można sobie w naszym życiu, nie wiem, społeczno-politycznym jakieś cuda wyobrazić, że właśnie przestaniemy na siebie napadać, że różnice będą, ale nie będą prowadziły do, no nawet do obrażania się. Dla mnie to byłby cud. Nie napadamy na siebie, to po pierwsze w Polsce jest o wiele lepiej niż w innych krajach. Znowu będę tutaj empirykiem, jak kraje skandynawskie, co do których jesteśmy przekonani, stereotyp, że tam poczucie bezpieczeństwa gwarantują, tam największe poczucie zagrożenia, poczucie podkreślam w sensie świadomościowym, że coś nam grozi, jest większe niż w Polsce, zdecydowanie w innych krajach europejskich. Także tutaj mamy do czynienia z pewnymi stereotypami. Myślę, że do kategorii cudu w związku z tym można byłoby zakwalifikować, ale znowu będę bardzo konkretny, to żeby ta inflacja nie przekroczyła 10%. Tak jak o, i właśnie o takich cudach myślałam.
To jest to po pierwsze, tego bym chciał. Chciałbym, żeby ta granica na Białorusi się w końcu uspokoiła, żebyśmy mieli to poczucie bezpieczeństwa. Jednak myślę, że nawet w świadomości przy tym świątecznym stole, to w kategoriach cudu, się to traktuje, że chcielibyśmy mieć spokój i nie mieć poczucia zagrożenia wojną. Coś takiego, takie odium wojny trochę tkwi, również jeżeli chodzi o stosunek do świąt, tego się nie da uniknąć. Te wszystkie sprawy, którymi żyjemy, natomiast to, że politycy, że ten konflikt polityczny w Polsce w jakiś sposób ulegnie złagodnieniu, to ja w to nie wierzę, no z tego względu, że w końcu okres świąteczny, ten drugi dzień mamy, jutro będzie trzeci, a w poniedziałek jak się spotkamy, to wszystko wróci do normy, także trzeba o tym pamiętać, że nawet... Może to, dopiero to, po nowym roku, może jeszcze ta atmosfera zostanie, tak. Albo nawet do Święta Trzech Króli. Tak, no jeszcze Trzy Króli, to jest najprzyjemniejsze, to jest w roku takiego uspokojenia. Także o, cudem byłoby to, żeby ten okres, ten przedział czasu trwał jak najkrócej, najdłużej, przepraszam, świadomości społecznej, to byłoby idealne, co jest możliwe, bo w końcu fakty czasami mogą odbiegać na korzyść oczekiwań takich chęci dosyć dobrych. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, to prawdopodobnie się nic nie zmieni, jeżeli pani odbędzie kolejne śniadanie w Trójce w sobotę po nowym roku, to politycy będą się tak samo kłócić jak ostatnią sobotę, tak jak to słyszałem. No pewnie tak. Co tydzień tego słucham. Ale nie muszą się obrażać, żeby się chociaż nie obrażali. Ale oni chyba tylko częściowo się obrażają, bo jak wychodzą ze studia, to się poklepują. No ale właśnie teraz nie mogą się poklepać, bo oni są teraz zdalnie, więc się nie klepią. I na tym polega problem. Dobra, tak, pani raz. A teraz, a żeby nie było tak łatwo, to do księdza profesora mam zupełnie inne pytanie. Ponieważ mamy to puste miejsce przy stole i tutaj mamy tych migrantów na granicy polsko-białoruskiej i mamy taki szatański dylemat. Bo ci migranci, wiadomo, że oni są wykorzystywani przez naszego wroga, który prowadzi z nami jakiś rodzaj wojny. Ale to są ludzie, w coś zaplątani. I jak się w takiej sytuacji zachować, księże profesorze? Jak to być dobrym chrześcijaninem? No lubię panią. Pani to nie zawsze, albo w cierpieniu niezawinione, ale poproszę jakiś następny zestaw następnym razem. Wracając do tego dylematu na pewno poważnego, moralnego, jaki mamy i tej kwestii, która jest rozgrywana niestety politycznie, tak jak to miało miejsce przy tej pierwszej fali uchodźczej. Moje obawy są następujące, że musimy bardzo mądrze do tego podejść, nie tylko rozum, ale i wiara, i serce, nie tylko serce, ale i rozum. Bo po pierwsze, proszę sobie przypomnieć ten kanał libijski, jak wielu ludzi umierało, jak wielu ludzi, przecież 90% kobiet było tam gwałconych, które przechodziły tym kanałem i tak dalej. Ja postawię takie troszkę prowokacyjne pytanie. Czy więcej odpowiedzialności za to, co się dzieje tam z tymi ludźmi na granicy mają ci, którzy dają im fałszywą nadzieję, że w Europie wszyscy na nich czekają z otwartymi rękami? Bo możemy doprowadzić do tego, że otworzymy kolejny kanał, taki kanał nieszczęścia. Kanał tranzytowy. I na szczęście tutaj nasze władze zadziałały, prosząc kraje, może to było zbyt delikatnie, bo tu Unia Europejska powinna wzmocnić te starania rządów Polski, Litwy, Łotwy i bardzo ostro zareagować, no ale jeśli my jako Unia, mówię my jako Unia Europejska, właściwie pobłogosławiliśmy Putina dzięki Niemcom za to, że zabrał kawałek Ukrainy, to pewnie jakby zabrał kawałek Polski, to też byśmy usłyszeli wyrazy oburzenia i na tym by się skończyło. Natomiast ten pusty talerz pokazuje nam naszą troskę o biednych, o samotnych, o opuszczonych. Natomiast pamiętajmy też, że my możemy, mamy też inne możliwości pomagać, żeby nie dopuszczać do tego, żeby ci ludzie marzli w tych lasach, czy tam płynęli 6 dni rzeką, jak tam jedna pani znalazła takiego człowieka, czy tam ten ładny kotek z Pakistanu. Bo proszę zauważyć, że utrzymanie rodziny na pograniczu tych uchodźców, biednych, którzy mieszkają w namiotach, dzieci, papież przecież apelował rok temu, żeby nie dopuszczać do tego, żeby dzieci umierały z zimna, bo tam wydaje nam się, że tam są cieplejsze kraje, ale ta wilgoć, ta odczuwalna temperatura jest okropna. Brakuje leków, brakuje opału, pieniędzy na ten opał. Utrzymanie rodziny tam na miejscu kosztuje około $100. To, żeby dziecko mogło chodzić do szkoły w Syrii, trzeba 10 euro miesięcznie.
miesięcznie, w Libanie $20. Czemu my nie zaangażujemy większych środków pomocowych, żeby ci ludzie u siebie zostali, w swoim środowisku kulturowym? A poza tym też postawię Pani takie pytanie ciekawe. Inna dyskusja, bo niektórzy nie chcą. Ja nie zostawię Pani w spokoju tym razem. Proszę sobie wyobrazić, bo wróciłem dopiero z Libanu i rozmawialiśmy tam z ludźmi. Dlaczego do Kataru, czy uważa Pani, że Katar jest biedniejszym krajem niż Polska, czy Arabia Saudyjska? Nie, no nie, nie. Nie, ale oni, ci ludzie tam nie chcą? Tam jest ta do Polski sama religia, to oni nie chcą. Oni chcą do Niemiec, chcą do Szwecji. A wie Pani, tam dlaczego? Jest dobry socjal, tak. Bo tam jest dobry socjal. A no właśnie, bo w Katarze, gdyby Pani nie miała pracy przez kilka tygodni, to by Panią delikatnie albo mniej delikatnie wyprawiono w inne miejsce. Bo tym ludziom się daje fałszywe obietnice. I ja uważam, że większą odpowiedzialność mają ci, którzy kreują w tych ludziach, którzy szukają, mają prawo do szukania lepszego życia. Fałszywą nadzieję, że tu wszyscy na nich czekają, dostają wspaniałe samochody i dostaną wspaniałe wille. I potem mamy takie przypadki jak w Niemczech, że faceci się zbuntowali, bo do obozu, do uchodźcy, wie Pani, czego im nie przesyłano? Sprzątaczek, no bo przecież facet nie może sprzątać w obozie dla uchodźców, tak? No dobrze. Bo nie ma czasu na to. To już zostawmy, już mnie ksiądz profesor załatwił. To teraz wracamy do cudu. Ale panie, fajnie. W Syrii możemy spotkać uchodźców, którzy są w Niemczech, a przyjeżdżają na wakacje do Syrii. No możemy też do absurdu to doprowadzić. Dobrze, wracamy do cudu. No muszę się ratować, ale... Panowie będą mieć trudniejsze pytania. Cuda według Marcina. Jakich cudów pan odczekuje, pan Marcin Roszkowski? To ja może zrobię mostek do tych poprzednich dwóch wypowiedzi pana profesora Waldemara. To może nawrócenie Putina, prezydenta Putina trochę by pomogło, bo zarówno w kwestiach cen gazu, które wpływają na inflację, byśmy mieli pewien impuls pozytywny, jeżeli chodzi o obniżenie inflacji, to 10% może by nam nie groziło. Ale jakie nawrócenie? W jakim sensie? No takie nawrócenie, żeby jednak zobaczyć, do czego agresywna polityka Federacji Rosyjskiej prowadzi. Bo żeby stał się dobrym człowiekiem po prostu, tak? Emigracyjny, no właśnie, żeby się stał może dobrym człowiekiem, bo od tych kilkudziesięciu lat jakby te czyny, efekty tych czynów są dramatyczne. No, tak duża grupa uchodźców nie znalazłaby się na naszej granicy, gdyby nie aktywne współdziałanie z reżimem białoruskim, jakby wymyślenie całego konfliktu i też przygotowywanie straszaka wobec Ukrainy. Teraz jest certyfikowany Nord Stream 2, który uzależnia Europę już w prawie 60% uzależni od rosyjskiego gazu, który w długiej perspektywie będzie powodował i inflację i różne inne negatywne konsekwencje. A cały proces transformacji energetycznej opartej o gaz tak naprawdę sprawia, że będziemy coraz bardziej wrażliwi i na szantaże z tamtego kierunku. Więc tutaj myślę, że ten jeden człowiek, który by się troszeczkę zmienił, dużo by poprawiło w naszym regionie. No niestety taką mamy trudną sytuację, która jest niestety też, no nie bierze się znikąd. No i ostatnie marzenie o cudach od doktora Marka Posobkiewicza. Wiele osób wczoraj tradycyjnie czekało na cud, żeby ich zwierzęta przemówiły ludzkim głosem. Ja życzyłbym sobie nam wszystkim, żeby ludzie potrafili do siebie wzajemnie mówić ludzkim głosem, żeby było więcej dobroci między nimi. A jeżeli chodzi o takie też cuda codzienne, realne, to w zeszłym roku na święta Bożego Narodzenia otrzymaliśmy taki jeden cud, jakim była szczepionka, dzięki któremu uratujemy, uchronimy co najmniej kilkadziesiąt milionów ludzi przed śmiercią. Chciałbym, żeby był kolejny cud w postaci skutecznego leku, który będzie można podać ludziom zakażonym, co też poprawi nasz i komfort codziennego życia i oczywiście przyspieszy zakończenie pandemii. No to skoro to właściwie to było takie życzenie, ale nie było to życzenie do Państwa, to może na zakończenie życzenia dla naszych słuchaczy. Henryk Domański.
Ja życzę wszystkim zdrowia, to przede wszystkim. I tego, żeby w końcu ta pandemia minęła, żeby można było wrócić do normalnego życia. W tym roku to jest dosyć realistyczne, ja myślę, bo wiele na to wskazuje. Nigdy nie będziemy tacy, jak byliśmy, powiedzmy, kilkanaście miesięcy temu, ale ja sądzę, że te perspektywy są lepsze niż były rok temu, w pierwszy dzień świąt. Ksiądz profesor Waldemar Cisło. A ja życzę, żebyśmy się nie bali miłości, bo Bóg tak ukochał człowieka, że oddaje się w jego ręce w osobie bezbronnego, małego dziecka. On nam ufa. Ufajmy też innym ludziom, otwierajmy się na nich. Życzę wszystkim oczywiście, tak jak pan profesor, przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt i tego, żeby ta miłość Boża również znalazła chociaż odrobinę miejsca w naszych sercach, przy naszych stołach i w naszych ludzkich relacjach. Marcin Roszkowski. Miłości czy pieniędzy? To ja może dodam dobrą wiadomość, że wszystkie pandemie się kończyły. To nie jest pierwsza pandemia, która na świecie występuje i pewnie jeszcze następne będą, więc one się kończą. Ostatnia trwała chyba 3-4 lata tego typu, masowa grypa hiszpańska, niestety 100 lat temu. Więc dużo zdrowia, wielu błogosławieństw i jakoś przeżyjemy ten trudniejszy czas. No to jeszcze może być dogrywka w wykonaniu Marka Posobkiewicza. Życzenia dla słuchaczy. Życzę wszystkim, żeby się czuli po świętach co najmniej tak dobrze fizycznie jak przed świętami. Czyli żeby ten stół świąteczny nie odbił się na ich stole. A oprócz tego życzę na ich zdrowiu. Zdrowia i odporności. Żeby ten stół nie odbył się na ich zdrowiu. Się tak pan jest. Przejęzyczył. Żeby się stół na stole, pan powiedział. Chodzi o zdrowie. Cały żeby czas. Nie, że oczywiście, żeby się nie odbił na zdrowiu naszym. Życzę wszystkim zdrowia i odporności. Bardzo dziękuję, że panowie zechcieli z nami, ze słuchaczami programu trzeciego, spędzić te kilkadziesiąt minut świątecznych. Wraz ze mną pracowali Adam Krasnodębski, Paweł Turski, ja się nazywam Beata Michniewicz i zostawiam państwa przy swoich stołach. Nie było dziś polityków, zauważyli państwo, ale być może z nami nie było tak źle. Proszę zostać w dobrym zdrowiu i z dobrą świąteczną muzyką. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.